Umiesz grać w krokieta? Umiem. Wszyscy na swoje miejsca. Zaczynamy. Był to najdziwniejszy w świecie krokiet. Zamiast kul grano jeżami, za kije służyły flamingi, żołnierze wyginali się, zastępując bramki. O normalnej grze nie było mowy. Jak ci się powodzi? To pan, panie kocie dziwaku, a właściwie tylko pański uśmiech. Zaczekam z odpowiedzią, aż ukażą się uszy. O, już są. Czy nie uważasz, że ta gra jest zupełnie bez sensu? Skoro poruszasz drażliwy temat, sprawę do końca wyjaśnić chcę. Żadnego sensu gra wasza nie ma, bo sens w ogóle nie wchodzi w grę. Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, żaden jedzenia kęs nie ma sensu. Gry są bez sensu, sny są bez sensu, nawet niestety sens nie ma sensu. Jest bezsensowne twoje pytanie, bo gdzież tu sensu szukać? A gdzież jest bezsensowna odpowiedź na nie? Lecz brak jej byłby bez sensu też. Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, żaden jedzenia kęs nie ma sensu. Gry są bez sensu, sny są bez sensu, nawet niestety sens nie ma sensu. Jak ci się podoba królowa? Wcale mi się nie podoba. Ona tak strasznie... Co, moje dziecko? Tak strasznie dobrze gra w krokieta, że grając z nią nie ma się nadziei na wygraną. Bardzo słusznie, moje dziecko. I to było niebezpieczne. Brawo. Z kim ty właściwie rozmawiasz, Alicjo? To mój przyjaciel, kot dziwak. Pozwoli wasza królewska mość, że go przedstawię. No, on mi się zupełnie nie podoba. Ale może pocalować mnie w rękę, jeśli chce. Wcale nie chce. Bezczelność. Co się stało? Chciałbym, żebyś usunęła stąd tego kota, kochanie. Ściąć go? Sam pobiegnę po kota. Usiłowałam jeszcze grać w krokieta, ale było to beznadziejne. Jeże wciąż uciekały, flamingi gryzły się między sobą. Nagle ujrzałam wokół kociej głowy wielkie zbiegowisko. Ja jestem kat i mówię wam, że nie obchodzi mnie ta głowa. Od czegóż ją odcinać mam, gdy temu kotu brak tułowia? Mój kacie pełni powinność swą i nie chce słyszeć ani słowa. Jest głowa jest, więc ścinaj ją, by spadła zaraz kocia głowa. Kat pełnić swą powinność ma, bo pragnę tego ja, królowa. A jeśli wnet nie zetnie łba, to spadnie tu nie jedna głowa. To jest kot księżnej. Może ona coś poradzi. Księżna jest uwięziona. Hej, kacie, sprowadź ją tu natychmiast. Już lecę. A my grajmy dalej w krokieta. Jeśli ktoś nie będzie grał, każe go ściąć. I gra potoczyła się dalej, z tym, że jeże wcale nie chciały się toczyć, a flamingi. Cieszę się, że cię widzę, moja mała. Księżna! Czy nie uważa pani, że ta gra... Niewątpliwie, a stąd płynie morał, że na pochyłe drzewo każda koza skacze. Gdyby nie skakała, to by nóżki nie złamała. A stąd wynika morał, że przyszła koza do króla. Ściąć ją i jego. I was wszystkich także. Powiedz mi, Alicjo, czy widziałaś już niby żółwia? Nie, nie widziałam. Przedstawię ci go. Chodź. Jesteście wszyscy ułaskawieni. To doskonale. Co doskonale? Że wasza królewska mość przedstawi mi niby żółwia. Hej, smoku, nie wyleguj się i nie rycz. Tylko zaprowadź tę dziewczynkę do niby żółwia i niech jej opowie swoją historię. Pa, pa! A świetny kawał, co? Jaki kawał? No, ona i jej pomysły.
Nikt tu jeszcze nie został ścięty. Chodź ze mną.